Yo, yo, siemana, bang, bang, bang. Dzisiaj środa, więc dzień sparingów. Zobaczcie, ta ekipa, wszystkie dzisiaj będę lał. I w pierwszej kolejności tego pana. Ja się nikogo nie boję. Ja nie powiedziałem, że masz się mnie bać. Powiedziałem, że zle. Ogólnie mocna ekipa, ja nie robię. Odpuściłem sobie sparingi, myślę, że są niepotrzebne. Zmieniliśmy w ogóle sztab trenerski. Tam jestem sobie trenerem teraz. Wiesz, o co chodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Reporter KS-u. Dzień dobry, słuchaj mnie. Wracamy. Z pytań. Cięcie, jeszcze raz. Ogłoszona wczoraj walka. No ogłoszona. Jak, co tam, jak sądzisz? Ja bardzo się cieszę, motywuję, wiesz, fajny rywal. Wydaje mi się, że stylowo, jak się wiesz, spotkamy, będzie naprawdę mega waleczka do obejrzenia. Także ja się naprawdę jestem podekscytowany. Tak, myślę, że chcę, bo takie walki mnie motywują. Takie walki są mocne. Myślę, że dużo osób się tej walki spodziewało przynajmniej. Ja się spodziewałem, poza tym gadaliśmy o tym wcześniej. Już tam się kręcisz blisko mnie, więc wiedziałem. Ja czasami tu jestem, wiesz, przychodzę tam pobiegać trochę, czy oni tutaj robią cały czas. Więc super, powodzenia życzę, dziękuję, uważaj na lewego sierpowego. Taki jest plan. Ale myślę, że trenerzy i ty będziesz wiedział, co robić. A Janek, co powiesz może o walce Adama i w ogóle o drugim Koloseum? No, zajebista impreza, no mega szacun dla KS, że robią coś takiego. Jaram się, no słuchaj, no walka Adama. To będzie taka, wiesz, fizyczna walka, ale Adam ma więcej atutów, żeby tą walkę wygrać i myślę, że wykorzysta. Pierwsza osoba, która tak powiedziała, w sensie, wiesz, z zawodowstwa. Dziękuję, Janek. Dlatego nie trenuję. Wiesz o co? Jakbym jeszcze trenował, to co ze mnie byłoby? Adrian, ty robisz? O kurczę, Adrian. Życzę tobie zdrowia, najważniejsze. W ogóle, Adrian, zobacz, w stresie jak jest. Spokojnie, Adrian, to nie walka, to sparing. Spokojnie. No, za tą osobą, jak walka, rozumiem. Teraz mamy, drogie sparingi. Zrobimy tak, nagraj wszystko z ukrycia, żeby nikt nie wiedział, że niby mnie nagrywasz, będziesz stał tam, ja tu. Nagrać i wyślemy Scottowi, nie? Ja go znam, często z nim piszę, wiesz, zdrowie pytam, bo walka jest ustawiona podobno, zrobimy tak, żeby nie była ustawiona. Arby, ogólnie robimy taki plan, że nagrywamy Mameda i wysyłamy temu, Scottowi. Dobrze, to jestem za to też. Widziałeś, nie nazwałem go trener, tylko Arby. To już świadczy o tym, że ja sam sobie trenerem, wiesz o coś. Oho! Jeszcze sierpem trzeba było zamknąć akcję, Janek. Do siatki wstajesz, Adrian, do siatki, dawaj. Ty nie masz tam leżeć, tylko pracować. Jakby tak do mnie dość powiedział, ja bym wyszedł z siatki i z nim bym położył. On przecież wie, że ma stać, wiesz o coś. Najlepsze podpowiedzi są takie, jak trener wstanie. Zawodnik wie, że ma stać, tylko jak on ma to stać? Dużo sytuacji jest coś takiego, że wiesz, że zawodnik leży, nie wie co robić i trener mu mówi, wstań do góry. Przecież zawodnik wie, że ma stać. Tylko jak? Trzeba mu powiedzieć, zetnij rękę, odepnij głowę, odstaw rękę. Wtedy to działa. Dlatego jestem sam sobie trenerem. Zobaczymy, czy się sprawdzi to na Koloseum. To jest moja ekipa. Kto teraz podskoczy? Wykorzystałem moment. Tak, ale światło słabe. Nie ruszajcie się. Jakbyście się cofnęli, byłoby lepiej akurat. Bo jakie dowalone koksy. O, kurwa, dobrze! Dobrze, kurczę, na siebie, bo macie. A jak oceniasz, jak zawodowcy trenują? Kurde, zawodowcy, ja myślałem, że są na moim poziomie, ale są daleko przede mną, niestety. Tu się chwalę, wiesz, że ja jakiś tam, że nawet trenera nie potrzebuję, a okazuje się, że na odwrót potrzebuję chyba trener. Wrócę do swojego treneru jednak. Trener! Poszedł. Już nawet nie zwraca na mnie uwagę. Się powtarzam. Już mam. Tak. Możesz być kolejny. Dwóch po kolei. Ja pierwszy. Ja stary, nie mam czasu czekać. Nie wiadomo, rok, dwa, już na jednego będę czekał. Ja myślę, że on nawet jak 60 będzie miał, to tu będzie przychodził. Uwierzcie mi. Będzie przychodził, szyję robił. Bo on szyję robi więcej niż jego psy. Nie wiem, czy widziałeś jego psów, to on no, dosłownie kopia. Tylko, że tamte, wiesz, czworonożne, a ten gumowy. Co? No o to mi chodzi, że kopia od ciebie. Brzydkie jak on, wiesz, grube jak... Daj spokój, taki brzydki jestem, pies. U nas to rodzinne, wiesz. Raczej, przystojność to na pewno. Duże karki i wszystko. Kogo to jest styl? Co? Konor. Jaki Konor? Kogo to jest styl? Nie, widzowie!
Patrz. No mamy. To jest jeden z moich ulubionych stylów, mordo. To jest koniec. A to jest lada. Odejdź, odejdź. To jest pety, odejdź. A to jest Pereira. Albo to. To jest Adesanya. Albo to. To jest... Style pokazuje. Łapać i rzucę. Ty, kogo to jest styl? No. Daniel Omielanczuk. Nie. W UFC był taki gość, co siadał na klatkę i... Wiem, tylko jak się nazywał. Bo to moje czasy, ja wtedy... No. To był dopiero zawodnik, gruba Roy Nelson. No. A jest, Roy Nelson. Ale prawie jak Daniel Omielanczuk. No prawie, ale on teraz mówi, że brzucha nie ma, to wiesz. Mówi. Nie wiem, czy się widział w ogóle w lustrze, ale niech mu będzie. Ja się dowiedziałem jakoś tak w styczniu o tym pojedynku, że oni chcą taki pojedynek zrobić. Też nie było do wyboru dużo osób, ja po prostu dostałem propozycję na stadion. Wiedziałem, że na stadionie się bije, tylko rywala chodziło. I pierwszą ofertą, co rzucili, to jest, że oni chcą to jednak z Danielem zrobić. I powiedziałem, jak najbardziej, ja się cieszę. To jest najlepsza opcja, jaką mogliście mi dać. Czemu nikt z was nie odwraca kamery, jak uderzam? To jest takie, wiesz, ja uderzam, ty odwracasz. O, co Meru? Dużo osób, dużo zawodników nie lubi tą medialną część, nie? Zauważyłeś? Ja nie wiem, ja jakoś, wiesz, tak... Ja lubię, ja chyba lubię, wiesz? Lubię kamery, tak można powiedzieć. Wiesz, od dzieciństwa się trenowało po coś, oglądało się takie materiały, wiesz o co chodzi? I myślało się, o, kiedyś ja będę miał takie materiały. Wiesz, jaki ja byłem ten, jak zobaczyłem pierwszy swój ten trailer KSU? Ja naprawdę byłem podekscytowany, ja dopiero po tym uświadomiłem sobie, że walczę na KSU. Jak wcześniej były ogłaszane walki i kiedy ja jeszcze zaczynałem MMA i były trailery wypuszczali, no to ja zawsze myślałem, kurde, mieć taki trailer to jest coś niesamowitego. I potem właśnie jak wypuścili mój trailer, ja byłem taki, faktycznie walczę w KSU teraz. Więc ja chyba lubię tą część. Nagryłeś cały czas, jak nie masz nic do roboty. Army ma ten firmę budowlaną, to cię zatrudni tam, pracownika będziesz miał co robić. No tak to nagrywasz. Przydałoby mi się to, oni robią, zobaczyć. O widzisz, już ci kurde znalazłem pracę jeszcze.
Adam nie jest zmęczonym. Za mocno sparingi miał. Proszę go odpocząć od kilku dni. Nie chce, chce trenować, a to chce, wkurza mnie, irytuje. Ale forma ma dobrą, nie? Ale odpoczynek jest też jeden z najważniejszych czynników. Układ nerwowy, żeby odpoczywał, tak? Dzisiaj robiliśmy tarczy, fajnie słuchał, techniczne prace robił. Mam nadzieję, że ta praca przyniesie też na treningi, na sparingi, do dalszej przygotowania. Czekam na tą walkę bardzo, bo to jest taki naprawdę, uważam, że jeden z najbardziej takie perspektywy, które mogłoby spotkać w takim poziomie, który mają wszystko, powiedzmy, i stójce nie boją się, i w parterze nie boją się, każdej płaszczyźnie niczego nie boją się. To jest dla mnie takie bardzo fajne walka, tak? Ja chciałbym tą walkę oglądać jako widz, niż być narożniku, siąść z boku i oglądać i analizować tą walkę, to naprawdę dla mnie byłoby fajnie. Jeden i drugi mają równe szanse wygrać i również przegrać. Kolejny gość specjalny, Mamed Khalidow. Adrian, zrobisz tak. Nagrasz mnie z Andzorem, Mamed będzie obok stał. Nagrasz mnie z Andzorem. Ja jak powiem Mamed Khalidow, to na Mameda idziesz. Dobrze, i z Mamedem idę do was. Nie, nie, nie. On jest mówi. My jedziemy tak po, to i ja. Tak? Jeszcze tutaj, to nogę dam. Widać go? Ale nie ma go widać. Nie ma, znaczy no, no nie dobra. Widać jego, widać Andzora. Nie widać, nie widać. Dawaj. Siemanko wszystkim, salamu alejkum. Jak ostatnio mówiliśmy, będzie dużo gości specjalnych, a jednym z takich jest Mamed Khalidow. Assalamu alaikum, witam serdecznie wszystkich. Zaprosili mnie, zbili mnie dzisiaj na sparingach i zmusili tutaj stanąć, nie? Oni. A technika będzie cięcie. Spoko. Teraz technika. Tak to będzie wyglądać. Ulubiona technika. Ej! Szybkości wygląda to tak. Ostatnia technika na schamie. Ej! Ej! A wygląda to tak. Zbijamy, przechodzimy. Prawy prosty, długi. Zamieniamy nóżki, wyskok i hajki. Wyskok jest jak do kolana. Jeszcze raz. Lewy sierp, pauza, hop. Prawy prosty, zamiana nóg. Patrzcie na te nogi, hop. O! To jest. Tak to wygląda. Mamed Khalidow, dziękujemy bardzo. Podziękował. Andzor Radziejew. Meru. Ada. Dla każdego w ogóle Czeczena Mamed to jest taką ikoną tego sportu, który jeden z takich pierwszych, który zaczynał i osoba, który jest jeszcze w Polsce, który my znamy jego, który nam pomagał i Adam tutaj przygotowuje się, robi sparingi, przygotowuje się do tej samej gali, który będzie walczył Mamed, tak? Wcześniej był widzem tej gali i nigdy w życiu jeszcze pewnie nie przyszło mu do głowy, będzie walczył z Mamedem na karcie Koloseum, tak? Nie nawiązując do Adama, do osoby, który nie wierzy, że czegoś osiągnie, to jest idealny przykład. Osoba, który miał 1-1, był na gali, oglądał Mameda na Stadionie Narodowym walkę wieczoru i po 6-7 latach tyle w twoim życiu zmieniło się w tej samej karcie, który walczy, dalej Mamed walczy walkę wieczoru i ty jesteś na tej karcie. To jest coś pięknego, tak? Ciężka praca i determinacja, jeżeli czegoś chce osiągnąć, to pokazuje, jak dużo jesteśmy w stanie osiągnąć, tak? Przede wszystkim cel KSW. Drugi, od razu można powiedzieć marzenie. Każdego zawodnika można, który powiedzieć, że walczyć chciałby drugi Koloseum, bo trzeciego nie wiadomo, kiedy będzie, czy w ogóle będzie. A po czwartym walczysz w tej samej gali, który walczy twój starszy brat, który 6 lat temu oglądałeś jako widzę. Naprawdę, uważam, że to jest piękny przykład dla ludzi, którzy czegoś chcą osiągnąć i nie mają motywacji, tak? A dla Adama to na pewno jest jeden z największych motywacji, żeby tej walce zrobić wszystko, żeby tę walkę wygrać, bo marzenie spełnić jedno, dwa, zawalczyć dobrze na tej samej karcie, który jest Mamed, KSW, Koloseum, tam się łącza się kilka czynników, które człowieka motywuje. Nie jednym, o, mam dobrego przeciwnika, to fajnie, dobrze motywowany jesteś, ale walczysz na Koloseum, wow, jeden z najlepszych galej w ogóle Europie, który, jeżeli można, nie wiem. Czego jest więcej potrzebne? Motywacja jest, przygotowanie idzie pełną parą, tak jak powinno, plan jest i to jest taka fajna walka, oczekiwanie dwóch najlepszych zawodników tej kategorii dla mnie.
Wyszliśmy już z WCA. 3 minuty dosłownie od WCA znajduje się miejsce, gdzie jak trafiłem do Polski, spędziłem 2 lata. Czyli ośrodek dla uchodźców. Taka nostalgia. I to jest główna ulica, gdzie spędziłem dzieciństwo. Wiesz, ile tu bujek mieliśmy, ile tu walczyliśmy. Tych bloków, co tu z lewej masz, to w ogóle nie było. To był las. O, i to jest to improwizacja 7. Ta ulica jest w pamięci dużo osób z Czeczenii. Ta ulica, o. Tu dosłownie stał ośrodek naprzeciwko. Nie będziemy wysiadać, bo deszcz pada, nie chce mi się. Ale tu dosłownie stał ośrodek 4-piętrowy. Spędziłem tam 2 lata ponad. Dostałem dokumenty, wtedy się wyprowadziłem. I taka ciekawostka, zobaczcie, przyjechałem do Polski. Drugi dzień w Polsce byłem tu w ośrodku. A po paru latach wracam do tego samego miejsca, do WCA, jednego z najmocniejszych klubów. I no, to chyba fajne jest, Zaczynać z tego. Pokaż. Ja cię nauczę, Mero. Zaczynać z tego i teraz dodasz ten efekt stadionu i walczyć tutaj. I taki stadion pokazujesz. Ja cię nauczę. Bo mamy kanał sportowy na 15, a trzeba troszeczkę taki, wiecie, no troszeczkę przynajmniej, żeby wyglądało dobrze. To jedziemy do mojego ziomka. Mój ziomek otworzył swój barber, Kawkaz Barber. Ta Eskio przyjechał, na tydzień przyjechał, zaprosiłem go. On mówił, że po Ramadanie przyjedzie, tak żebym troszeczkę w formie był, w sensie już był, jak będę na obrotach. Był, przyjechał, zrobiliśmy 3 dochodzeniówki. On jeszcze Hussein, taki mocny zapaśnik, rekord 10-1, w 70 walczy, ale też bardzo mocny zawodnik. No a Eskiel, no wiem, no, walczył z Rutkiem, bardzo podobny do Rutka, wszystko idealnie pasowało. Więc zrobiliśmy 3 tygodnie dochodzeniówki, naprawdę wymęczyli mnie chłopaki. Eskiel wchodził, potem Hussein wchodził, potem Eskiel, potem znowu, wiesz, i tak... Cały czas robiliśmy, no i było mocno, bardzo im dziękuję za to. Nie, nic tu nie chcę udowadniać, to właśnie to media próbują to jakoś wyciągnąć, że ja chcę się zemścić i tak dalej. Oczywiście bardzo mi miło będzie, jeśli wygram, no to też troszeczkę w głowie jest coś takiego, że on walczył z moim ziomalem, bratem, wiesz, wygrał z nim, że fajnie byłoby się zemścić, ale tu, że wiesz, że ja dążę do tej walki przez to, te takie nakręcanie przez mediów, to absolutnie nie, ja z Rutkiem chciałem, zawsze marzyłem, nawet dodałem taki ten story, że rok temu wypowiadałem się, wiesz, kanał sportowy mnie pytał, Turski, z kim bym chciał zawalczyć stopowo Polski, no i od pierwszej wymieniłem oczywiście, że Rutek. Więc wiesz, Rutek to jest taka, to jest taki wiesz, sportowa ambicja, nazwijmy. To jest topowym zawodnikiem. No, jak chcesz być najlepszy, to się bij z najlepszym. Dlatego się bije z Rutkiem. Fajnie, że on się zgodził też, żeby ze mną zawalczyć. Fajny turniej, fajne miejsce, stadion widzimy. Fajny rywal, fajna walka. Wszystko idzie dobrze. Dominik, tak. Jesteś na wizji. Wow. Witam serdecznie. Słuchajcie, to jest najgorszy dziennikarz i najgorszy komentator, jaki może być, ale jest. Mamy jakiego mamy, co poradzimy. Słuchaj, Dominik, możliwe, że się spóźnię. Nie możesz się spóźnić, ale wiem, że się lubisz spóźniać. No lubię się spóźniać, bo z gwiazdy rocka zawsze się spóźniają. Nie jestem gwiazdą rocka, ale... Meru, tylko nie wycinaj czasem tego elementu, dobrze? Żeby to brzmiało, jak Adam mówił sobie, że jest gwiazdą. A setę, puść kurde, co to za różnica. Próbuję być gwiazdą, dążę do tego. Dążenie do bycia najlepszym zawodnikiem i bycie topowym zawodnikiem, wiesz, no powoduje, że jesteś gwiazdą. I tego ci życzę, żeby to był produkt uboczny twojego sukcesu, a nie główny cel. Dodaj moment, gdzie mówię, że to jest najgorszy dziennikarz i komentator. Kurde, no jedźcie no. Mieć 400 koni pod maską i nie móc jechać, to jest słabe. Gdzie to jest? Czerwona ta mata powinna być. Jak to się nazywa? Dywan. Dywan, czerwony dywan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zobacz, jakie logo mają. Wiesz o co chodzi? To jest Wilk, czyli pewnie Danny. Wiesz, jego Kawkaz, to wiemy. Kawkaz, Barber, to Barber. On jeszcze ma ten klub Kawkaz za pasem, nie? Ten Barber istnieje 3 miesiące na ulicy Żytnia 32. Jak trzeba, to was rzuci, jak poprosicie. Matanie linie lotnicze i jak... Trzeba to was ostrzyże. Bezbratnie duszy ciężko jest nagrywać. Słychać ciebie jest, gadaj. Siemano, siemano, witam serdecznie. Dawaj. To już powiesz potem, dawaj. Ja teraz widziałeś, jak kozaczyłem, z zegarkiem rozmawiałem. Jakby tak było 10 lat temu, to ludzie byliby w szoku. Wszędzie mnie nagrywają, tu z prawej, tu z lewej. Co wy robisz? Uspokój się.
Ale ten stres robi cię barberowi, wiesz o co chodzi. Wszyscy chcą moją brodę ten dotknąć, poprawić, ja mówię, nie trzeba, ona jest idealna. A tutaj, tu troszeczkę podrównasz, tu końcówki ci się rozchodzą, ja mówię, nie ma problemu, zostaw. Jak dzwonię do mamy, to też od razu się pyta, a kiedy golisz brodę? Takie na dzień dobry pytanie. Ogólnie problem mamy, bo ja powiedziałem, że mamy 20 minut. Jeśli nie zdąży w 20 minut, to zwijamy, tak jak jest, trudno. I nie płacisz. I nie płacę. No. Podoba mi się na razie, więc możemy teraz zwijać. Szama! W każdej takiej przyjaźni, można powiedzieć, jest taka osoba, że na którą wiesz, że możesz polegać, wiesz, zawsze jest przy tobie, jak coś potrzeba. Właśnie taką osobą dla mnie Shamhan nie jest. To jest odwrotność tej osoby. Jak mnie potrzebuje, to do mnie dzwoni, ale jak ja dzwonię, to już go nie ma. Nazywa się moim psychologiem sportowym i jest on tym psychologiem, kiedy mam, wiesz, dosłownie walkę, nie? Przed walką, żeby wejść. Przed walką ciebie w ogóle nie widać. Żeby w narożnik wejść, wiesz o co chodzi? Więc sprytny chłopak. A się pan przygląda, kto to? A jaki pan? To nie przez okno. Spójrz w prawo. Czy to jest tak, to Adam Soldajew. Szybko zrobił, w 15 minut, zobacz. Super, brat. Zobacz, jak on szybko pracuje. Żeby nożyczkami tak ktoś pracował? Ja, ty to widzisz? Czy mi się wydaje? No na walkę go trzeba zabrać. Żeby przed samą walką zrobił, nie? Adam jest ogólnie bardzo leniwym człowiekiem. Na treningi nie chodzi. Ja muszę przyjeżdżać po niego, nie? Codziennie rano przyjeżdżam po niego, biorę go na trening. Gdyby nie ja, Adam, to co byłoby? Trenowałbym ciężej i wcześniej bym wracał do domu spać. Jedyne co. A to, co on mówił, że przyjeżdża za mną i tak dalej, to jest to ja robiłem. To prawda, ale drugą on, stronę. Tak, bo... drugą stronę to było. No, powiem ci szczerze, gdyby nie Adam, to bym nawet nie zawalczył, powiem wam. To nawet lepiej chyba. Bo mam minus rekord, więc po co mi to było? To przez ciebie on przegrał. Przeze mnie prawie wygrał. A przegrał przez siebie, tak. A pamiętasz, co krzyczałeś w trzeciej rundzie, jak leżałem? No ja myślałem, że wygrywasz. On mówi, wygrywa spokojnie, nie przeżywaj. Ja sobie siedzę i nagle rękę podnoszę tamten. Kurde, Adam, tak załatwiłeś mnie. Sędziowie dali po prostu trzecią rundę chyba 10-8, dlatego wygrał tamten, bo pierwsze dwie, pierwszą wygrał, druga tak remisowo była i wiesz, myślałem, że trzecia, nie, tak będzie, wiesz, taka. Nie, i nie tylko ja krzyczałem, nie. No to nie zwalaj tylko, że ja to krzyczałem, tylko że ja ten. Tylko ciebie słyszałem, bo twój głos, wiesz, zawsze, jak ty mówisz coś, to tak jest, nie? If you want a kebab, you can kebab. No, I can't. But it's your choice. Widziałeś na TikToku, jak Habib przebili na Habiba, ten? On mówi, if you wanna give up, a tam zamienili, if you wanna kebab, you Ja bardzo bym chciał kebab. Podobno największy twój problem to problem z jedzeniem, nie wiem, czy z fast foodami. Ja ci opowiem, jak jest. On wszystko, co zarabia z walk, to w restauracjach zostawia. Naprawdę, on tak dużo je, że to masakra. Ja naprawdę, no, ja z ciuchami nie mam problemu. Ja mogę nosić rok te same ciuchy. W sensie, ja nie mam takiej potrzeby, żeby kupować ciuchy jakieś nowe, bo ten na przykład ma coś w tym stylu. Na paliwo to też troszeczkę, jednak wiesz, no, masz frajdę samochodu, dlatego lejesz ile trzeba. 14,5. No pokazuję, dlatego wiesz, paliwo powiedziałem, bo też dużo pracy. Te wydatki, mieszkanie i tak dalej, to nie liczę, bo to trzeba robić. No ale jedzenie, jak widzę na przykład koszulkę, która mi się bardzo podoba, kosztuje na przykład 200 zł, to mówię, po co mi ta koszulka? A jak jedzenie na przykład zobaczę za 200 zł, ale chcę to zjeść, to zjem. Wiesz o co chodzi? Wydaję pieniądze na jedzenie, w ogóle nie oszczędzam. Nie, jakąś przyjemność trzeba robić, nie? Ja wiesz, kurde, do walki trzymasz dwa miesiące diety, trzymasz, no to sobie, kurde, przynajmniej jedzenie jakoś trzeba żyć, nie? Dajcie przynajmniej to jeść. Cały czas mi cisną o to jedzenie. Ja chyba pójdę do heavyweight. Co najbardziej lubisz, jeśli albo jaki pierwszy posiłek po gali coś słodkiego, albo McDonald's musi wjechać, naprawdę. Zawsze brałem kolę albo coś słodkiego. No, bo cukru brakuje. W sensie nie brakuje, bo naturalny cukier jesz, ale chodzi mi o to taki cukier, wiesz, taki niepotrzebny cukier, syfowy cukier.
wyjść tu. Pogrzeć. No jedzenie to jest jednak coś. Jak z nim wychodzisz, nie? Gdzieś na miasto, mówisz, dzwonisz do Adama, dawaj, wyjdziemy gdzieś. To 90% my w restauracji spędzamy. Z jednej restauracji na drugie jedziemy, bo on chce tam deser zjeść w innym. Tam mu lepiej smakuje i tak sobie, wiesz, cały czas testuje on sobie. I tak nasz dzień wygląda w sumie. Nie wiem, co on chce dzisiaj pokazać, na diecie jest. Jestem ciekaw, co on chce pokazać poza restauracją. Teraz takie jedzenie zostało. Ty, gdybym ja to zjadł... A wiesz, jeden... że to też nie jest takie słabe jedzenie. Jestem na diecie, ale bardzo smaczne, bo to kucharz, specjalny kucharz to robi, wiesz, tak o co chodzi. Słuchaj, dla mnie to wystarczyłoby na cały dzień. On mówi po tym, że wiesz, nie najadł się, zjadłby to drugie od razu. To jest na cały dzień? Rozumiesz? Dla mnie to już jest za dużo, on mówi, że za mało dla niego. To jeśli ci starcza na cały dzień, to ty kurde naprawdę chory człowiek jesteś. Musisz kurde się zbadać. Coś z tobą jest nie tak. Dominik Durnia dzwoni, musimy odpowiedzieć, ale dobra, nie słyszymy go. O, do mnie dzwonił, a teraz do ciebie. Nie odbierę, nie odbierę. Nie słyszymy. Tak, nie słyszymy go. Przykro nam, Dominik, nie słychać cię w ogóle. Korki są, pokaż mu, że korki są. Nie nasza wina. My jedziemy jak możemy szybko. Dominik, nie słyszeliśmy niestety twojego dzwonienia. Dobrze, jak wam idzie? Nam idzie tak, że nam jest dobrze. My dalej jedziemy coś zjeść, a ty sobie sam prowadź kanał. Ja prowadzić będę, ale potrzebuję gości. O której będziesz? Za 9 minut pokazuję, że jestem. Dzień dobry do kanału sportowego. Fryzura fresh, barber oczywiście. Fresh. Wszystko musi być fresh. Cześć. Siemano. Siemano. Cześć. Dobrze wyglądasz. Dziękuję ci. Dobrze, ty przyjechałeś, bo Radek też się spóźnimy, tak? Zaczniemy razem najpierw, a potem on dołączy. No leć od razu tu. A na mnie pozwoliłeś się spóźnić. No bo jest się ważniejsze. Ja prosiłem, żeby mnie nie malowali, ale mówią, że tam światło jakieś czy coś. I szczerze powiem, mi się w ogóle nie podoba, jak jesteś umalowany. Ja nie wiem, czemu to, wiesz, baby kochają. Kobiety naturalnie o wiele lepiej wyglądają niż takie tapeciary. W naturze ogólnie facet jest ładniejszy od kobiety. Czy to zwierzęt? No, w naturze, nie? Zobacz, lew jest o wiele ładniejszy niż lwica, już taki męski. Czy ptaki też, wiesz, o wiele ładniejsze są. I natura tak zrobiła, że facet jest o wiele przystojniejszy. Jaki ty blady jesteś. O, przykład Dominik jest przykładem taki, że u faceta makijaż wygląda beznadziejnie. No zobacz. Jesteś zobacz. Takim przykładem, gdzie u faceta nawet bez makijażu wygląda beznadziejnie, więc nie fikaj. O kur... Poczekaj, zaraz zobaczę. On co myśli, że kozaczy? Zaraz zobaczę. Meru, ja muszę powiedzieć, że tutaj pani akurat zdała test, bo to kurde nawet nie wygląda jak makijaż. Co to chodzi? Słuchaj, no kurczę, wygląda to super. O wiele ładniejszy niż tamte studio, kanał sportowy. Nie wiem, kto to zrobił, ale trzeba mu powiedzieć, że fajny gust ma. To ja? Serio? Tak, wszystko dla ciebie specjalnie. Nie dla mnie, bo masz też innych gości. Ale no, kurde, zmieniłem trochę w stosunku do zeszłego tygodnia, żeby było lepiej, to dla ciebie. No ja mówię, ja oglądałem zeszły ten program i nie był taki ładny, a tu naprawdę aż czuję się, kurde, wiesz. Mówiłem ci, nie był taki ładny tydzień temu, bo ciebie nie było. No fajnie, a co? Brakującym tam? Ogniwem, które wypełniło ten program. A pochlebiasz mnie, kurczę. Staram się, by się dobrze czuł, bo za chwilę będę bardzo niemiły. Słuchaj, masz szczęście, że mnie dieta męczy, ale w sensie nawet jak męczy ta dieta, to ja jak gadam czy coś, jak jestem gdzieś, to zapominam o tym. Mhm. Więc masz szczęście, jakbym był troszeczkę wkurzony, to byś nie miał szczęścia. Przepraszam bardzo, ty byś był troszeczkę wkurzony na to, że jesteście ten? Co nie, no ty co? Jeszcze na czas byłeś, to nie mogę wiedzieć. Ja jestem o czasie, ty powiedziałeś, z 15:05 już jestem. No wiem, no czekamy. O, zapraszam. Ja bym chciał ten temat wprowadzić idealnym wideo. Czy mógłbym poprosić o pytanie od trenera Szyszki do naszego znakomitego gościa Radka Paczuskiego? Cześć, Radziu, do ciebie pytanie. Powiedz wszystkim, jaka jest twoja średnia spóźnień na treningi w tygodniu. Pozdrawiam. Ja mam po prostu bardzo dużo znajomych z Ameryki Południowej, latynosów i... Maniana. Wszystko jest na spokojnie, więc myślę, że troszeczkę złapałem od nich tej tendencji do spóźniania się, natomiast to by też trener Szyszka na pewno potwierdził, że nawet jak się spóźniam, to bardzo chętnie jeszcze zostanę po treningu. Co prawda Adam dzisiaj był na czas, ale myślę, że to pytanie idealnie nawiązuje. Kiedy zaczniesz normalnie przychodzić na trening i spóźniasz? Słuchaj, ale przynajmniej nie mam pomysłu, by wymyślać ci karę za spóźnienie. 10 trzeba być na macie. Dobrałeś idealnie, wiesz, dwóch osób, które się spóźniają, mają jakiś wspólny mianownik.
Więc super. A co do kar, o czym mówi Arbi, oni wprowadzili teraz z Amzorem, że ktoś się spóźnił, to 10 zł, nie? A najgorsza kara jaka jest? Finansowa. Będzie budżet uszczuplony. Cześć, Adam, gdybyś miał zawalczyć w jakiejś innej federacji, na przykład freakfightowej, to z kim byś się zmierzył? Jakieś jedno nazwisko. A, Brzozek, tak, tak, no, chyba tak. Ale Arek czy... Nie. No, no kto jeszcze? On walczył w mojej kategorii. Imienia zapomniałem. Marcin, tak, przepraszam, zrobię. Było fajnie? Bardzo fajnie. Super. Fajne historie? No, bardzo fajnie. Jeżeli ktoś nie miał okazji widzieć na żywo, to na pewno na YouTubie może nadrobić zaległości. Było wesoło, dużo ciekawostek też na nasz temat. Tak, takie ciekawostki, które nigdzie indziej nie zobaczysz, nie? Więc to fajne. Naprawdę Dominik się postarał, trzeba go tutaj pocieszyć. To prawda. Korzystając z okazji, mając tutaj Radka, opowiedz trochę o swojej walce. No bo prowadzę ten dzień zawodnikiem, czemu tak, się wmiesza? Na tej kanapie... Bo jednak walczysz, kurde, wiesz, z legendą. Mega doświadczony zawodnik, kompletny tak naprawdę. Chyba najwięcej w KSW ma walk stoczonych. Nie jest to jego prime, raczej już bym powiedział, że after prime, ale jest to zawodnik, który jest cały czas niebezpieczny, cały czas może zaskoczyć i w ogóle tutaj się nastawiam na Michała w najlepszej jego dyspozycji, a wszyscy wiemy, że potrafił nokautować, potrafił poddawać, także jest to niebezpieczny zawodnik. Czy spodziewałeś się czegoś takiego, że jak trafisz, to on emocje pociągnął za nim jeszcze, wiesz, ta gala nie jest taka najmniejsza, wiesz, tak, kibice i tak dalej mogą nakręcić, że pójdzie wymiana. Wiadomo, że Michał też ma czym uderzyć, też to nie, w ogóle go nie lekceważę. Udowadniał już niejednego usadził, więc też ja w ogóle go nie lekceważę ani w płaszczyźnie stójkowej. Tutaj nie jest tajemnicą, że Michał jest dużo więcej lat w MMA i będzie starał się skorzystać z tego doświadczenia, więc podejrzewam, że będzie chciał w którymś momencie przenieść walkę do parteru. Ja też czuję się już dość komfortowo naprawdę w tym wszystkim i teraz też moim głównym sparing partnerem jest Bartek Fabiński w UFC, który też miał średnią. Akurat ma podobny styl, tak bardzo często obala, wiesz, on tam chyba miał 81% swojej walki na ziemi. No naprawdę nie jest mu prosto mnie sprowadzić, więc widzę, że jest dobrze, no, że progres jest naprawdę bardzo szybki. Co byś wybrał? Walkę o pas, teraz wygrywasz, czy walkę z wygranym, walkę wieczoru? Co byś wybrał? Z wygranej walki wieczoru? Tak. No wiesz, ja obstawiam, że to jest Mamed, dlatego ty wiesz. Wiesz co? No tak, walka nie, z Mamedem wieczoru, jakoś, kurna, wiesz, to nie chciałbym raczej z Mamedem walczyć. Dlatego, że jest to dla mnie taki, wiesz, gdzieś tam idol. Jak mówię, od początku jak MMA oglądałem, to zawsze Mamed to dla mnie był taki numer jeden, najbardziej na jego walki czekałem. To samo więc tak ciężko bym miał, wiesz, jakoś się tak przestawić, żeby z nim ten pojedynek stoczyć, nie? Więc raczej bym wolał jakąkolwiek inną walkę, nie? Tym bardziej, że jest z kim się bić. Kończąc, co sądzisz o mojej walce? O twojej walce, kogo no, byś to będzie mega fajna walka, nie? Tutaj młodość kontra gdzieś tam doświadczenie. Rutek też wiadomo, jest to mega mocny chłop, który ma wiele walk już stoczonych. Dla ciebie będzie to fajny sprawdzian tak naprawdę. Myślę, że tak, nie, bardzo fajny sprawdzian. No, taki fajny sprawdzian, wiesz, no ale jakbyś wygrał ten pojedynek, no to od razu masz taką windę jump do góry, że wiesz, a tak naprawdę presji też chyba aż takiej nie masz, bo masz jeszcze tą drogę swoją, wiesz, jesteś młody jesteś, więc jeszcze ten twój poziom będzie cały czas się podnosił i mówię, no w przypadku nawet jakbyś przegrał, to twoja kariera się dopiero zaczyna, nie, więc to nie jest jakieś takie dla ciebie, to liczę, wiadomo, to że ty będziesz chciał wygrać, ale to wiesz, no to jest... Tak, wiem o co no. Dodając do tego, myślę tylko o wygranej, no. Jeśli Bóg da, wygram oczywiście, ale co jest mi pisane, to przyjmę z lekką na sercu, dla mnie nie ma problemu. Ważne, żeby wyjść, dać mocną walkę, dać siebie 100%, nie? Zawsze to jest najważniejsze. 100% i żeby nie było, ja mogę przegrać, mogę wszystko zrobić, tylko żebym nie miał potem do zarzucenia, że jakbym zrobił to... To by było inaczej, to nie? By było inaczej. Trzeba zrobić wszystko najlepiej, jak możesz i później jak już wynik jest... No, wynik to jest zawsze taka rzecz, na którą nie mamy do końca wpływu, nie? Tak, my mamy wpływ na przygotowanie, na to, jak się nastawimy mentalnie i tak dalej. To, co się w klatce wydarzy, no to może być przebiegów walki wiele, nie? To nigdy nie wiesz, co się tam potoczy, bo czasem jeden cios zmienia całą walkę. To prawda. No dobra, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj Dominik się śmieje, pokaż jego. Wiesz, że ja ci dodam tą ksywkę, to pustka wariat, ci dodam na Sherdoga dzisiaj po tym, co ty odwaliłeś. Jeśli ty będzie dodasz, ty pustka wariat, łamane na czonkur. Ja ci zaraz dam łamane, sam czonkur. Wiesz, że tu ci dodam. Nie narzucę. No dam ci Ewa Drzyzga. Nie naprawdę zyskasz najgorszego wroga, jakiego możesz zyskać, jeśli tak coś takiego zrobisz. Nie masz mojego żadnego pozwolenia. To jest... Bardziej... Nie, z każdą słowem mnie coraz bardziej kusi, żeby to zrobić. Ja zaraz się dam. Ogólnie dzwonimy do mojego brata, który ma swoją fundację, prowadzi charytatywną fundację. Trochę wam chcę to przekazać, bo
rób dobro, żeby ktoś mógł też dobrze robić. Salamu alejkum. Witam serdecznie, miło, że tak zadzwoniłeś. Akurat jestem gościem u znajomych, ale nasza fundacja to jest, otwieraliśmy dlatego, żeby pomagać wszystkie dzieci, najbardziej sieroty, ale ogólnie dzieci i ludzi potrzebujących na całym świecie. Najbardziej sieroty ludzi i dzieci, bo wiemy, że dzieci zawsze są niewinnym. Jakikolwiek wojna, jakikolwiek nawet gdzie są bieda, to dzieci najbardziej się cierpią na tym, dlatego to najbardziej otwieraliśmy dla dzieci i dla sieroty na całym świecie. I teraz w Afryce, parę krajów, w Turcji, w Syrii, w Polsce i próbujemy pomagać wszędzie, ile możemy, te sieroty i te biedne dzieci. Z jaką myślą to stworzyłeś? Jak do ciebie, do głowy ci przyszło, żeby stworzyć taką fundację? Tam się przychodziłem z takim biednym regionu i w tym też po prostu sam przeczułem, miałem takie przeczucie, zawsze moi koledzy mieli rowery, mieli jedzenia, mieli czekolady, ja nie miałem. I oczywiście dookoła mnie też było bardzo dużo bieda, bo no to czym widziałem najbardziej cały czas, dzieci na tego się cierpią, bo dorosły i tak, no oni mają jakieś siły, żeby to wytrzymać, ale dzieci tego nie rozumią i po prostu jak to widziałam, to po prostu nie mogłem jakby coś nie robić. No, ja bardzo dziękuję brat, dzieci, inshallah będzie spokojny, wygrał. I pozdrawiam tam tylko, który słucha, który ogląda i do zobaczenia życiowa. Super, dziękuję brat, do zobaczenia, samolot. Ogólnie powiem, że ja jako przyjechałem do Polski i początki dla mnie w Polsce też nie były łatwe. Naprawdę szczerze, czasami nie było, myślę, że dużo takich przyjezdów miało, przynajmniej z moich znajomych. Miało coś w tym stylu, że nie miało zjeść co zjeść. Naprawdę nie mówię o jakimś jedzeniu, tylko o chlebie, dosłownie o chleb. Czasami na chleb brakowało. Bo trzeba było, wiecie, zapłacić. Ja tym bardziej z matką przyjechałem, naprawdę. Jak sobie przypominam takie rzeczy, to naprawdę moja mama, szacunek, nie wiem, jak jej za to odwdzięczyć, naprawdę dużo przeszła z czwórką dzieci. I właśnie pamiętam, były tacy znajomi, mamy Polacy, którzy pomagali, dawali, wiesz, każda złotówka była cenę złota wtedy. Teraz się ma to, więc myślę, że dodamy tu jakieś coś, nie, Meru, z tym ogłoszeniem, z tej, w sensie fundacji, myślę, że dodamy tu coś. Dodamy też stronkę, jak chcecie przeczytać, prosiłbym przejść tam, spojrzeć, jeśli chcecie pomóc. A za tego gościa mogę dać, nie wiem, wiarygodniejszą osobę niż Dara, naprawdę nie znam. Nigdy was nie oszuka, jeśli was oszuka, to odezwijcie się do mnie. Ja wam zwrócę każdy grosz, ale tak, jeśli naprawdę chcecie komuś pomóc, nawet sam like, myślę, że bardzo dużo da. Dziękuję bardzo i myślę, że na tym zakończymy ten dzień takim fajnym akcentem. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali i oczywiście co, no zapraszam na galę, oglądajcie galę, myślę, że będą fajerwerki.